Czy masz świadomość? Oddanie do użytku tej geotermalnej ciepłowni jest elementem dużo większej całości, jaką jest troska o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Rozwijanie geotermii w ramach energetyki odnawialnej jest niezbywalną częścią tych starań, co znalazło wyraz w przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wieloletnim programie rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu jedną wypowiedź właśnie ojca Tadeusza Rydzyka, a druga tym razem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pragnę wyrazić moją ogromną radość, że śmiałe słowo, które zainspirowało i zainicjowało to wspaniałe przedsięwzięcie, stało się ciałem. Dzisiejsza ceremonia zwieńcza wieloletnie wysiłki i starania o tę geotermalną inwestycję. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby budowa toruńskiej ciepłowni nie miała patrona w osobie czcigodnego ojca Tadeusza Rydzyka. To przedsięwzięcie, tak jak i wiele poprzednich i jak głęboko wierzę przyszłych, powstało dzięki jego wizjonerskiej myśli, żelaznej woli, niespożytej energii i wyjątkowej zdolności jednoczenia wokół zbożnej sprawy tylu ludzkich serc oraz umysłów. Te dwie wypowiedzi są związane, proszę Państwa, z niedawną uroczystością otwarcia toruńskiej ciepłowni geotermalnej. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Teresa Adamska, członek zarządu Centrum Zrównoważonego Rozwoju imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dzień dobry pani Tereso. Witam słuchaczy serdecznie, witam pana, panie Rafale. Pani Tereso, no właśnie, uznałem, że to wydarzenie, otwarcie tej ciepłowni geotermalnej, to może być dobry przyczynek do rozmowy o geotermii, która no niestety nadal mimo upływu kolejnych dekad jest tematem mało znanym i mało obecnym w debacie publicznej. I pytanie pierwsze, czy możliwe jest tanie i czyste ciepło w naszych domach pochodzące z geotermii? I czym w ogóle jest ta geotermia? No geotermia, ciepło ziemi, tak? Mamy takie szczęście, bym powiedziała, jako kraj, że znajdujemy się, nasze terytorium znajduje się na takim zbiciu dwóch płyt tektonicznych. I te płyty tektoniczne, ten rów taki, on ciągnie się od Szczecina do Lublina przez cały niż Polski. I właśnie na zbiciu tych dwóch struktur, tych płyt tektonicznych, no stosunkowo, na stosunkowo niedużych głębokościach, bo mówimy tu o głębokościach od 2 do 4 kilometrów, do 5 powiedzmy, są wysokie temperatury. Tak? Dzisiaj technologia otworowa, czyli odwiertów, pozwala już na to, żeby z tych wysokich temperatur korzystać. Oczywiście biorąc pod uwagę zarówno energię cieplną, jak i energię elektryczną. Tych odwiertów, które rozpoznały to ciepło w ubiegłym wieku, no zrobiono. Źródła jedne mówią, że to jest 6 tysięcy, inne, że 3 tysiące. W każdym bądź razie te odwierty są. One są bardzo dobrze zakonserwowane, zostały pozamykane jakby przez no, poprzednie pokolenie, które robiło te odwierty geologów, zostały zamknięte, myślę, właśnie z myślą o tym, żeby można je powtórnie wykorzystać i my o tym mówimy od dosyć dawna, my o geotermii mówimy od praktycznie powstania stowarzyszenia, czyli 2002 rok. Ale w odpowiedzi jakby kończącej to pytanie, tak, jest możliwe, żebyśmy mieli ciepło czyste z energii geotermalnej, tylko oczywiście
To zależy od lokalizacji i potencjału geotermalnego no, w tejże danej lokalizacji, tak? A te 6 tysięcy odwiertów, kiedy one były zrobione? Te odwierty były robione od końca lat 60. do końca, to znaczy do końca, do 80. praktycznie, ale mamy już również przez PGNiG wykonane i już też nieeksploatowane głębokie odwierty w lokalizacjach różnych zrobione już po 2000 roku, 2003-2004, tak? A to ciepło ziemi, to skąd ono się tam bierze? No właśnie z tej jakby powiedzieć tu anomalii, zderzenia się tych dwóch płyt, tak? To jest taka struktura geologiczna, że pewne takie formacje jak perm, karbon, one są dosyć wysoko wypiętrzone i no to ciepło ziemi, no jak, no ziemia jest grzałką, tak, my to wiemy. Ci, co mają pompy ciepła, doskonale wiedzą, na pewnej głębokości tam 2-3 metrów mamy stałą temperaturę 4 stopni i już z tego też można korzystać, tak. A co się takiego stało, że wtedy na taką masową jednak skalę robiono te odwierty, a no i później jakby nie poszli ci, którzy robili te odwierty za ciosem i ich nie wykorzystywali? Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o niestety transformacji w Polsce, tak? Bo w 85 roku ekipa geologów, którzy robili te odwierty i je opracowywali, zrobili konferencję i tą konferencję przygotował profesor Sokołowski. I na tej właśnie konferencji w 1985 roku powiedziano o tym ogromnym potencjale geotermalnym. Wtedy jeszcze brano pod uwagę tylko i wyłącznie gorące solanki i wody, jakie znajdują się na tym właśnie pasie od Lublina do Szczecina. I brano pod uwagę tylko technologię tak zwanych dwóch odwiertów, tak, że jednym odwiertem wydobywamy te gorące solanki, zatłaczamy w drugi odwiert, a po drodze na powierzchni odbieramy to ciepło. I tak już przy stosowaniu tych dubletów, to właśnie profesor Sokołowski powiedział, że jesteśmy w stanie zabezpieczyć się w energię praktycznie w całości, tylko i wyłącznie z geotermii. Ale potem nastąpił, jak wiemy, 89 rok, no i różne zależności. Ja myślę, że głównie chodzi tutaj o import zasobów energetycznych, ale również no, o kopalnie węgla, tak? Chodzi o to, że jednak energetyka polska konwencjonalna no, zbudowana była w latach 70., 80. ubiegłego wieku w oparciu o paliwa kopalne. Czyli mówimy tu o Bełchatowie, mówimy o Turowie, mówimy o innych elektrowniach i jednocześnie elektrociepłowniach w miastach, które wszystkie chodziły na węgiel. Więc ponieważ no nie słuchano, tak? Nie słuchano takich ludzi jak profesor Sokołowski, bo przecież to, co powstało na Podkarpaciu w oparciu o wody termalne, no to jest sukces profesora Sokołowskiego. Dlaczego go nie... A co powstało, jakby pani mogła powiedzieć? No tak, no mamy przecież wykorzystanie ciepła w Zakopanem na przykład, tak? Zakopane jest używane w tej chwili z energii termalnej, a teraz będzie robiony odwiert na 7 kilometrów, tam trochę głębiej to ciepło jest i ma być ogrzewany z tego ciepła cały Nowy Targ i no zapomniałam w tej chwili tej drugiej nazwy, ale to na pewno też się uda. Bo to... Rozumiem, a pani Teresa, co takiego się stało, że no tutaj że takich ciepłowni jak w Toruniu, czy tu wspomniała pani o Zakopanem,
No do tej pory nie budowano na większą skalę niż jakieś pojedyncze rodzynki. No tak, no to takie pytanie, jak nie wiadomo o co chodzi, tak? Jak nie wiadomo. Czyli ja rozumiem, że dużo silniejsze lobby było kopalniane, węglowe, niż no, ludzie, którzy zwracali uwagę, że mamy tutaj taką energię z geotermii, tak? No tak, i tym bardziej, że trzeba brać pod uwagę, że kolejne rządy podpisywały wieloletnie umowy na różny import surowców energetycznych, w tym no, trzeba ostatnie lata jakby podkreślić, że importowaliśmy strasznie duże ilości węgla, zamykając własne kopalnie i tu zawsze no, To jest no, korupcjogenne, co tu dużo mówić. Sprzedaż wszystkich ciepłowni bez mała w dużych miastach korporacjom zachodnim, no to też jest przecież karygodne. Dlaczego my sami nie produkujemy sobie ciepła? Dlaczego to nie są spółki miejskie? I nie dzieje się to bez mała w formule for non-profit, tylko dla ogromnego zysku. No ceny po 20 zł za metr sześcienny ciepłej wody na przykład w Łodzi od Veoli, to jest skandal, tak? A oni no, ogrzewają tą wodę teraz różnie, albo węglem z importu, albo jeszcze po drodze biorą biomasę, uciekają od tych nieszczęsnych opłat klimatycznych. Tu jest wiele takich czynników, które po 89 roku spowodowały, że jesteśmy w bardzo złym miejscu, bardzo, ale my w dalszym ciągu uważamy, że zrobienie mostu energetycznego takiego właśnie z wykorzystaniem istniejących odwiertów na pasie Lublin-Szczecin no, daje Polsce szansę na produkcję przynajmniej energii elektrycznej czystej i powolne jakby odchodzenie od konieczności kopania węgla, obojętnie czy brunatnego, czy kamiennego, czy go sprowadzania, żeby te kotły produkowały parę. Nad takim projektem w tej chwili pracujemy i jesteśmy już bardzo zaawansowani. No właśnie, no bo teraz ostatnio przeżywamy od kilku lat też kolejną rewolucję spalarniową. Obiecuje się nam, że dzięki spalaniu odpadów z jednej strony pozbędziemy się śmieci, z którymi mamy duże wyzwania, a z drugiej strony będziemy mieć tanie i czyste ciepło w naszych domach. Takie jest ostatnie hasło. Taka jest propaganda lobby spalarniowego. Z kolei o tym cieple z geotermii mówi się niewiele. Dlaczego tak się dzieje? No tak się dzieje, bo ratują się rzutem na taśmę, że tak powiem, właśnie elektrociepłownie opalane paliwami konwencjonalnymi, a jednocześnie no, pamiętajmy, że większość tych elektrociepłowni została sprzedana w obce ręce. Więc robienie biznesu na dostarczanie energii Polakom coraz droższej, coraz wyższej i tak dalej jest okej. Okay. Natomiast jeżeli komuś śmieci mogą się w jakikolwiek sposób kojarzyć z czymś czystym, no to ja jestem w szoku, tak? Energia z odpadów, odpady resztkowe, one powinny, absolutnie ich ilość powinna z roku na rok maleć, bo wiemy, że są bardzo wyśrubowane i słusznie uważam normy recyklingu, czyli odzysku przede wszystkim wszystkiego, co jest w tych odpadach, no chociażby po to, żeby nie trzeba było na świecie ciągle tworzyć nowych kopalń surowców pierwotnych, tylko z tych odpadów trzeba wykorzystać maksimum wszystko, co może być użyte po raz wtóry. Poza tym powinniśmy no, minimalizować w ogóle powstawanie odpadów i tutaj no, wymuszać na producentach powrót do tego, że ja pamiętam, że tubka pasty do zębów była w szufladce czy w koszyczku bez tekturki, bez czegoś tam jeszcze i bez czegoś tam jeszcze, tak? Czy masz świadomość,
Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No właśnie, bo tutaj jeszcze przy okazji otwarcia tej toruńskiej ciepłowni geotermalnej odbyła się w Toruniu konferencja Bezpieczeństwo Energetyczne Polski. Tutaj zaszczycili swoją obecnością między innymi minister klimatu Anna Moskwa, też szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin. I to mi tak przypomniało, że taką no już dłuższą, tak popatrzyłem na to w dłuższej historycznej czasoprzestrzeni, na tą sytuację tego bezpieczeństwa energetycznego. Przypomniałem sobie to, co pani już mówiła, oczywiście lata energetyki węglowej, że na węglu. Mieliśmy taką przygodę, romans z gazem łupkowym, to za czasów Tuska. Od zawsze mówi się o elektrowni atomowej, teraz te głosy są jeszcze bardziej intensywne. Tak jak pani wspominała, sprzedawano elektrownie, elektrociepłownie, to między innymi w Łodzi, w Warszawie. A dziś PiS mówi o tak zwanym wieloletnim programie rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Czy pani zdaniem to jest jakieś światełko w tunelu? Ja myślę, że to trochę mamienie w tej chwili, bo dlaczego wieloletni? Jeżeli tak naprawdę odzyskanie tych odwiertów, to nie jest wiercenie ponowne, tak? To jest kwestia odkorkowania, bo tak bym powiedziała, odkorkowania butelki, która jest tylko zakorkowana. Więc gdyby była wola rzeczywista wykorzystania tej geotermii, to zaczęłoby się to już dziać. Teraz mamy jeszcze no, ten problem z fuzją oczywiście, czyli znikaniem Pegnigu z naszego widnokręgu. To jest w ogóle rzecz niebywała. To jest zamach między innymi również na zasoby geotermalne i myślę, że nie tyle chodzi o zasoby mineralne w tej chwili, co właśnie o geotermię w Polsce. Tym bardziej, że dostaliśmy informację, że korporacja duńska i kanadyjska zamówiła i otrzymała analizę z AGH możliwości wykorzystania właśnie geotermii w dużych miastach na tym szlaku, o którym mówię, czyli Szczecin-Lublin, czyli już interesują się korporacje geotermią w Polsce. W związku z tym no, bardzo nas to niepokoi, że będziemy mieli to ciepło czyste z tej ziemi, ale prawdopodobnie, no tak jak mówiłam to w wywiadzie dla Realu 24, że nie pod polską flagą. Do tego absolutnie nie powinniśmy dopuścić. Trzeba zrobić, no nie wiem jak to powiedzieć, nie oddać tej geotermii w obce ręce. Tak? Chociaż ta groźba niestety istnieje. No. I wiemy, że tak się może zadziać, że te, bo to tak przez wiele lat każdy z kolejnych geologów głównych kraju po 1989 roku mówili nam, że nie, te odwierty, słuchajcie, ich już nie ma. One są już dawno pozarastane, zakrzaczone, Bóg wie co się z nimi stało. One już są, nieprawda. Są i są bardzo dobrze zakonserwowane, ale jak tak cały czas mówię, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Import węgla, import gazu, import ropy, to wszystko, no teraz nawet gaz, LNG, Świnoujście i tak dalej, duże inwestycje. No te duże inwestycje wchodzą w PKB, tak? Czyli im większe inwestycje, tym teoretycznie jesteśmy bogatsi. Bogatsi jesteśmy w cyferkach, natomiast biedniejemy w kieszeni. I tego nikt nie bierze pod uwagę. Nie mamy niestety szczęścia,
do zarządzania naszym krajem. Powiedziałabym nawet, że to obce korporacje zarządzają naszym krajem od 1989 roku. Dlatego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. A geotermia jest, istnieje. I tu trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Geotermia w Toruniu, bo Toruń nie leży w najlepszych warunkach geotermalnych. To, że akurat udało im się dowiercić do tej temperatury tych 60 paru stopni, a teraz no, zrobili inwestycję dodatkową, czyli dogrzewają do parametrów pary gazem, to dlatego to ruszyło, tak? Bo to 60 parę stopni było za nisko, żeby ogrzewać, żeby dać ciepło do domów, tak? Czy tam do kampusu. I w bardzo wielu miejscach, pod Łodzią na przykład, dam przykład, jak właśnie o ten gaz łupkowy chodzi, to jeszcze przed gazem łupkowym był pomysł taki, że będziemy zatłaczać pod ziemię spaliny z elektrowni Bełchatów. Czyli będziemy sekwestrować dwutlenek węgla, no oczywiście nie ma możliwości czystego uzyskania ze spalin czystego dwutlenku węgla, w związku z powyższym to miały być zatłaczane spaliny. I PGNiG szukał tych pułapek nad Solankami, bo to takie pułapki miały być w województwie łódzkim nad Solankami, gdzie wtłaczałoby się pod ciśnieniem te spaliny. I zrobiono taki odwiet w Jadwininie, to jest w gminie Pabianice, gdzie na głębokości niecałych 2 kilometrów, tam chyba 1700 coś metrów, wypłynęła im niezmineralizowana woda o temperaturze 64 stopni. Czyli czajnik, tak? Mówimy czajnik z czystą wodą. Co zrobiono z tym odwiertem? Bo oczywiście nie wykonano na szczęście tej pilotażowej, demonstracyjnej instalacji do zatłaczania tego dwutlenku węgla. Opór społeczny był bardzo silny. Uczestniczyliśmy w tej kampanii i mamy ten sukces, że Bełchatów odszedł od tego projektu. Ten odwiert, na tym odwiercie, ponieważ to był prywatny teren, postawiono logistykę. Zamiast wykorzystać tą ciepłą, super wodę, nawet dla basenów, dla turystyki, rekreacji, ale również wykorzystać ciepło tej wody do ogrzewania, czy dogrzać ją i na przykład gmina Pabianice, czy miasto Pabianice częściowo mogło z tego ciepła skorzystać. Ale to nam z kolei daje wiedzę, bo to był odwiert robiony już w 2010 czy 2009 roku, daje nam wiedzę, na jakich pokładach ciepłej wody leży tak naprawdę województwo łódzkie. Mamy doskonałe warunki na to, żeby całe województwo korzystało z geotermii. A czego my, obywatele, powinniśmy dzisiaj domagać się od władzy w temacie geotermii? No dzisiaj, czyli w takim dość szczególnym oknie, można by powiedzieć, szans, oknie takim szansy związanej z wojną i kryzysem energetycznym w całej Europie. Czy to właśnie jest szansa dzisiaj? Czego my powinniśmy się domagać? Powinien powstać taki zespół ekspercki, uważam, złożony z wielu głów. Póki jeszcze mamy jeszcze i tych geologów, bo nie wszyscy odeszli, w AGH, póki mamy jeszcze wiertników, z ogromnym doświadczeniem tych z PGNiG-u, który zaraz zniknie i nie wiadomo, co się z nimi stanie. Pójdą na emerytury i prawdopodobnie ze zgryzoty mogą się dziać różne rzeczy. Powinien powstać zespół, wielozadaniowy, który usiądzie właśnie nad takim programem. Tego nie zrobi jedna osoba, tego nie zrobi jedna organizacja w żaden sposób. My zrobiliśmy w 2016 roku napisaliśmy strategię obywatelską rozwoju energetyki polskiej i wysłaliśmy tą strategię, ona ma około 100 stron. Tam jest wielowariantowa analiza cen, technologii, dostępności tych złóż, tam wszystko jest opisane. Jedynie Ministerstwo Rolnictwa nam odpowiedziało, że będzie się kierowało tym dokumentem w swoich planistycznych zamierzeniach. Natomiast pozostałe resorty w ogóle wyrzuciły to do kosza albo tego nawet nie przeczytały. Tak? A w tej strategii jest dokładnie napisane, że geotermia jest największym
potencjałem energetycznym w Polsce i gdyby zaczęli to już nawet w tym 2016 roku, poszli w tym kierunku, tak? To mamy upływ, jest 6 lat, moglibyśmy w wielu miejscach na tym pasie już wykorzystywać tą energię. Trzeba wziąć pod uwagę, że te odwierty oczywiście nie były robione na życzenie na przykład w centrum miasta, tak? Czy w centrum wsi. Nie, te odwierty były robione na obrzeżach, przy drogach, to jest ważne, bo przy drogach, na obrzeżach lasów, często w lasach też. Więc kwestia wykorzystania energii z takiego odwiertu no wymaga zrobienia tak, pewnej analizy, czy da się go włączyć w sieć w danym miejscu, tak? Jak nie da się, to ile będzie kosztowało to włączenie i tak dalej. Natomiast no, porównując to na przykład do wiatraków, tych okropnych z Niemiec, tych siłowni zawieszonych w powietrzu, które emitują infradźwięki i są bardzo szkodliwe, no to przecież wiatraki stawiane są na polach, tak? One produkują energię i te wiatraki daje się włączyć do sieci. No to teraz prosta sprawa. Każdy z tych odwiertów też w taki sam sposób, idąc z tą logistyką, da się włączyć do sieci. A wykorzystanie energii tylko z 1% z tych głębokich odwiertów, tylko z 1% zabezpiecza 85% energii elektrycznej Polski w energię. To jest wyliczone. Ja nie mówię tutaj o fantazjach, ja nie fantazuję. Więc dlaczego to nie rusza? O rany, no chyba dlatego, że to ciepło tej ziemi nie jest paliwem, które trzeba importować. Czeka się na inwestorów, którzy tak jak być może jak w patodeweloperce masz milion, to stawiasz wieżowiec. Masz milion, to dostaniesz odwiert. Może to jest taka odpowiedź, tak? Bo dlaczego nie mogą tego robić gminy? Samorządy powinny dostać na to pieniądze. Tak? A czy ta technologia do wydobywania tego ciepła ziemi do naszych mieszkań, ona jest jakaś skomplikowana, trudna? My musimy ją importować, nie wiem, ze Stanów? Nie, nie, nie. To znaczy tutaj jest w tej chwili zarówno AGH, jak i eksperci skupieni wokół naszego stowarzyszenia absolutnie twierdzą, że nie potrzeba już w tej chwili robić tych dwóch rur, czyli tych dwóch odwiertów, tego dubletu tak zwanego, i że tylko możemy robić to przy pomocy ciepłej wody. Nie, to obojętnie w którym miejscu się dowierciliśmy do ciepła, to po prostu w tą starą rurę, która jest doskonale zachowana, bo tam są zakorkowane węglowodory, czyli płuczki tak zwane ciężkie, wiertnicze z węglowodorami, więc ta stal jest naprawdę w dobrym stanie. Teraz trzeba robić wymiennik jakby rura w rurze, tak? Tak na wprost powiem, pionowy wymiennik, no już taki jak na jakby woda wychodziła na powierzchnię, to też by przechodziła przez wymiennik ciepła. Teraz robimy to po prostu pionowo w jednej rurze. Jest tylko kwestia zrobienia badań i to powinno być zadanie Państwowej Akademii Nauk w połączeniu z AGH, jak sądzę. Właśnie zrobienia badań, to nie muszą być długotrwałe badania nad tym, jaki czynnik powinien chodzić w tej rurze, oddawać to ciepło na powierzchni, no i z czego powinna być ta zrobiona ta wewnętrzna rura, która jest no, tym transporterem jednocześnie tego ciepła na powierzchnię. Tak? No, ja wiem, że mówię takim językiem trochę technicznym, ale przecież no, mamy bojlery w domach, tak, i to też polega na tym samym, że ogrzewa się wodę w bojlerze, a tutaj chodzi właśnie o takie urządzenie, że jest zewnętrzny płaszcz, czyli rura i wewnątrz druga rurka i tą drugą rurką od dołu do góry idzie gorąca woda, a po bokach spływa na dół, ogrzewa się, no i to taka grzałka w środku, grzałka w ziemi, o tak najprościej powiem. Ale muszą być zrobione badania i na te badania powinny znaleźć się pieniądze i powinno to być robione w takich, wybrać się powinno kilka takich odwiertów i zrobić to jak najszybciej, żeby po pierwsze opatentować tą technologię, żeby ona była polska, no i
ruszyć do przodu z wykorzystaniem właśnie geotermii. Powinno to być na zasadzie takiej, że jeszcze powiem jedno. Każda gmina i każde miasto 15 lat temu miały do wykonania plany, tak zwane plany zaopatrzenia w paliwa i energię. Oczywiście nikt do tego nie przywiązał większej wagi i tego się nie robiło. Nie byłoby dzisiaj takich incydentów, że o, będziemy grzać odpadami, tak? Nie byłoby tego, dlatego że biorąc pod uwagę geotermię i warunki geotermalne, wszystkie na tym pasie miejscowości zrobiłyby i powinny mieć wiedzę, ile mają temperatury pod sobą, tak? Tylko ta wiedza była zakopywana. Główny geolog kraju, każdy twierdził, że nie ma, to tak nie ma, to w ogóle się nie opłaca. A co to, że z jednego odwiertu możemy mieć na przykład ile? Od 10 do 12 megawat, bo tak to średnio wychodzi, mocy oczywiście. No, dlaczego była zakopywana? Interes niestety rządzących naszym krajem od lat polega tylko i wyłącznie no, na patodeweloperce i importcie paliw z zewnątrz, a już w ogóle kwestia w tej chwili parcia na elektrownie jądrowe w Polsce przy tej geopolitycznej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, przy wojnie za naszymi granicami, no kwestia budowy elektrowni jądrowych w Polsce jest po prostu skazywaniem nas na coś niebywale groźnego. Nie mówiąc o tym, że przecież my nie mamy w tym momencie ani technologii, ani surowca energetycznego. Uran na świecie się, że tak powiem, wyczerpuje. To jest w ogóle skandal i to kosztować ma jakieś miliardy, wielkie pieniądze, podczas kiedy 200 miliardów złotych wsadzili nasi rodzice i dziadkowie w wykonanie tych odwiertów i w rozpoznanie zasobów kraju. Dlaczego nie korzystamy z tej, że tak powiem, renty po nich i z tej schedy, którą nam dostawili? No ktoś po prostu nie chce, żeby Polacy byli bogaci, szczęśliwi, że tak powiem, i spokojni, i nie sprowadzali tutaj technologii, która jest narażona na ataki terrorystyczne, na nie daj Boże podejrzenia, że w Polsce na przykład poza elektrownią jądrową może być produkowana broń jądrowa, tak? Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Może po tych blisko już 40 latach w końcu ta geotermia zostanie doceniona zarówno przez decydentów, jak i też przez nas, zwykłych obywateli. Zbliżają się w przyszłości wybory. Też zachęcam do tego, żeby Państwo zadawali pytania w kampanii wyborczej, właściwie, która już trwa od wakacji, politykom o właśnie geotermię, która jest związana z ciepłem w naszych domach. Państwa i moim gościem była dzisiaj pani Teresa Adamska z Centrum Zrównoważonego Rozwoju imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dziękuję pani Tereso za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień w każdy wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!